Staw biodrowy i staw kolanowy to są dwa stawy, które tak naprawdę noszą nas przez całe życie. To znaczy chodząc, biegając, skacząc, jeżdżąc na nartach i jeżdżąc na rowerze, używamy głównie tych dwóch stawów i w zależności od tego, ile tych cykli wykonamy, ile mamy mikrourazów bądź większych urazów, te dwa stawy mogą wcześniej bądź później ulegać procesom zwyrodnieniowym i jakby z tego powodu wynika jakby ich specyfika, że na całym świecie głównie te dwa stawy są poddawane wymianie, czyli alloplastyce stawu biodrowego czy kolanowego.